samym centrum Krakowa, za ceglanym murem, znajduje się kwartał, który niedawno zyskał nowe życie. Opuszczone zabudowania dawnego browaru przywrócono miastu. Obok odrestaurowanych zabytków stanęły nowe domy. Pojawiły się biura, handel, gastronomia i mieszkania, a zamknięty dotąd obszar stał się ogólnodostępny. Stare obiekty z czerwonej cegły wyznaczyły styl współczesnych apartamentowców i biurowców. Te, zbudowane z betonu, obłożono okładzinami naśladującymi cegłę o różnej barwie i wzorach. Dzięki temu, a także dzięki zróżnicowaniu wysokości i charakteru budynków, uniknięto tu monotonii. Przestrzeń pełna ceglanych wzorów tworzy dobre tło dla historycznych gmachów o innej formie, np. tynkowanej, klasycystycznej willi, dziś pełniącej funkcję biurowca. Urozmaicenie wniosły także drewniane płaszczyzny na elewacjach. Na jednej z nich poziomy układ cegieł przełamano pionowo ułożonymi deskami. Najbardziej współczesny charakter mają najwyższe kondygnacje z tarasami, okryte panelami o ciemno-szarej barwie. Partery domów przeznaczono na handel i usługi. Restauracja z mini-browarem w wysokich, kolebkowo sklepionych piwnicach dawnej słodowni przyciąga amatorów biesiadowania. Podkreśla miejski charakter inwestycji, która szczęśliwie nie została zdominowana tylko przez funkcję mieszkalną. Ozdobą dziedzińców są stare urządzenia browarnicze, dziś pełniące rolę plenerowych rzeźb. Chodniki i ulice wyłożone kamieniem oraz cegłą o różnych wzorach i fakturach tworzą udaną kompozycję ze ścianami domów. Dobrze przemyślano siedziska, ławki i latarnie. Całość sprawia wrażenie mini miasteczka. Na terenie dawnego browaru stare płynnie łączy się z nowym, a nowe szanuje zastany kontekst, wcale go nie naśladując.